29 grudnia złożyliśmy strategię i jak tylko wróciliśmy po nowym roku do pracy, to mieliśmy 4 dni na napisanie projektu, bo do 7 stycznia był nabór wniosków w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, tak zwane FIO. Więc napisaliśmy projekt jako stowarzyszenie. Nasz pierwszy projekt, Wspólne Dziedzictwo Łączy Pokolenia Ziemi Gotyku. Nasz teren lokalnej grupy działania rozszerzył się o miasto Chełmża. Także miasto jest naszym nowym, bardzo ważnym partnerem. Także bardzo cieszymy się również z obecności przedstawicieli z miasta Chełmża. I jeżeli chodzi o stoiska, to właśnie tak jak wcześniej już wspomniałam, tutaj stowarzyszenie, w związku z tym, że w Chełmży nie ma koła gospodyń wiejskich, ale są aktywne stowarzyszenia i panie ze stowarzyszenia Jak Nijak Jo właśnie z Chełmży dzisiaj zadebiutowały w roli takiego trochę może koła gospodyń wiejskich albo miejskich i przygotowały bardzo pyszne produkty. No oczywiście nasze tutaj panie z koła gospodyń w Łubiance, które już są doświadczone bardzo w tych właśnie pokazach kulinarnych. Mamy również z gminy Łysomice także stowarzyszenie, tak, też dla odmiany, które też się w kulinariach tutaj specjalizuje. Marta, przypomnij mi nazwę. Razem Możemy Wiele, tak? Razem Możemy Wiele, to jest stowarzyszenie z miejscowości Zakrzewko. Nasz nowy, wspaniały partner, nowe stowarzyszenie. Także również pyszne dania przygotowane, zachęcamy tutaj do degustacji. Nasze panie z koła gospodyń w Papowie Biskupim, łącznie właśnie z klubem seniora, które jest bardzo aktywne, i z gminy Chełmża panie z koła w Bielczynach, ale wy tam się koło gospodyń nazywacie czegoś inaczej. Koło kobiet aktywnych, teraz już wiecie, nie? To teraz trzeba się trzymać z tymi nazwami, bo coraz bardziej są wyszukane. I mamy również przedstawicieli tutaj naszych rękodzielników, artystów. Pani Stanisława Kardas, tam są jej prace, gdzieś tam daleko machamy do pani Stasi. Mamy panią Lidię Lankow z pięknymi obrazami. Mamy pana Adama Kozłowskiego, kustosza wspaniałej Izby Historii i Tradycji w Łysomicach. Nie widzę pana. A, jest tam pan Adam. Jest pan Adam, witamy. Także i jeszcze mamy przedstawicieli Biblioteki Miejskiej w Chełmży, która prowadzi punkt informacji turystycznej w Chełmży. Pani Wioleta Derkowska, tutaj ma też stoisko. I jeszcze mamy Malwę, tak? Naszą wspaniałą pracownię rękodzieła artystycznego z Zelgna, prowadzone przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża. Tam w kąciku się pani schowała, ale nam pomacha, proszę bardzo, to jest właśnie Malwa. Więc tak, dziś rozpoczynamy realizację projektu, który nazywa się Wspólne Dziedzictwo Łączy Pokolenia Ziemi Gotyku. Takim naszym celem bardzo istotnym jest to, żeby zaktywizować środowiska zarówno młodzieżowe, jak i seniorów i żeby nastąpiła taka międzypokoleniowa transmisja, tak? Czyli z jednej strony seniorzy, osoby 50+, tak to sobie określiliśmy w projekcie, przekażą tradycje, zachęcą młodzież do tego, żeby zainteresować się swoją małą ojczyzną, tym, co mamy tutaj, właśnie nasze lokalną historię, tradycje, jakieś ciekawe miejsca, obiekty, a z drugiej strony młodzież też niech przekaże jakby swoje umiejętności, tak? Choćby związane z jakimś obsługą multimediów, jakieś nagrania, tworzenie filmików, zamieszczanie ich w internecie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki projekt, który ma połączyć właśnie pokolenia i mam nadzieję, że znajdą wspólny język. Pierwszą częścią są takie warsztaty historyczne, które poprowadzi Piotr Birecki na terenie każdej gminy. Piotr dzisiaj będzie miał prezentację, też troszkę więcej może na ten temat powie. Także każda grupa międzypokoleniowa, w każdej gminie powstała taka grupa senioralno-młodzieżowa, weźmie udział w warsztatach na terenie swojej gminy. Te warsztaty rozpoczynamy już od przyszłego tygodnia, od 15 czerwca. Będzie to taka objazdówka, wsiadamy do autobusu, jeździmy po terenie każdej z gmin, oglądamy, Piotr opowiada, robimy zdjęcia, nagrywamy, a następnie będą takie warsztaty fotoreportażu i warsztaty tworzenia krótkich filmików, gdzie tutaj państwo, Barbara i Marcin,
jak zwykle łaukajtys, tak, źle zawsze wypowiadam, przepraszam. W lipcu, na przełomie czerwca i lipca, poprowadzą właśnie takie warsztaty, w których będą przekazywać taką podstawową wiedzę do tego, jak tworzyć taki fotoreportaż o historii, o tradycji, nagrywać filmiki, i to wszystko potem będzie również zamieszczane na naszych stronach internetowych. I proszę Państwa, potem każda z tych grup będzie mogła wymyśleć swoją własną inicjatywę związaną z dziedzictwem kulturowym i lokalnym swojego terenu. I każda taka grupa napisze taki mini projekcik, bardzo prosty, na jednej kartce rozpisze i przedstawi nam jako zarządowi stowarzyszenia i otrzyma 1000 zł na realizację tej inicjatywy w swoim środowisku, tak? Czy to jakiś mały festyn, czy jakaś wystawa, czy jakiś plener malarski. Nie wiem, cokolwiek, co przyjdzie Państwu do głowy, co sobie wspólnie ustalicie. Coś, co będzie promowało właśnie dziedzictwo kulturowe, lokalne, historię, tradycje, jakoś właśnie może odtworzenie jakiejś tradycji, pokazanie to w jakiś atrakcyjny sposób. I potem również te inicjatywy będą pokazane, wypromowane właśnie w takich krótkich filmikach w internecie i mieszkańcy będą mogli zrobić głosowanie, będzie taki plebiscyt internetowy i ta inicjatywa, która dostanie najwięcej głosów, ta zostanie specjalnie wyróżniona poprzez dyplomy i drobne nagrody właśnie dla uczestników tej grupy międzypokoleniowej. W listopadzie będzie podsumowanie efektów tego projektu, każdy uczestnik otrzyma pendrive z kompletem materiałów, czyli tych wszystkich nagrań, filmów, które będzie dalej mógł w swojej dalszej działalności wykorzystywać. Koordynatorką projektu jest pani Marta Rzeźnik. Proszę Marta, to się przestaw, już większość z Państwa miała kontakt z Martą, także można Martę męczyć, tu jest telefon, e-mail z wszelkimi pytaniami do Marty, także w przyszłym tygodniu zaczynamy tą trasę, każda grupa się lepiej pozna, zintegruje i będziemy dalej wspólnie działać. Z mojej strony to wszystko tytułem wstępu. Mamy teraz w programie, proszę Państwa, część artystyczną. Tak, występ artystyczny zespołu Polskie Kwiaty z gminy Chełmża.